Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Zakład Wiatrosławiec. Witam nie tylko naszych gości, dziennikarzy, ale także kibiców, którzy oglądają nas na żywo w internecie. Jest z nami także Gulliver, król kibiców, niekwestionowany król kibiców Zagłębia, który jest z tym klubem na dobre i złe. Jurku, witam cię bardzo serdecznie. Jestem szczególnie miło przedstawić prezesa Zagłębia S.A., pana Arkadiusza Aleksandra. Dzień dobry. Obok po prawej ręce Piotr Polczak, dyrektor sportowy. Dobry, witam. Szczególny gość Artur Berwin, nowy, stary trener, tak powinienem powiedzieć. Dzień dobry. Witam Artur w domu. Drużynę reprezentuje defensor Dominik Jączy. Każdego z panów na początek chciałbym poprosić o kilka słów dosłownie na temat aktualnej sytuacji sportowej klubu. Zaczniemy od prezesa Arkadiusza Aleksandra. Do mikrofonu, prośba do mikrofonu. Proszę korzystać z mikrofonu. Okej. Okay. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Spotykamy się tutaj dzisiaj przede wszystkim, żeby przedstawić nowego, starego trenera, pana Artura Derbina. Nie wiem, czy wypada mi przedstawić osobę, którą wszyscy tutaj w środowisku bardzo dobrze znają. Osiągał z tym klubem bardzo dobre wyniki. Też liczymy na to, że to będzie się potwierdzało, jeżeli chodzi o opinię trenera i w środowisku, i tutaj wśród kibiców, że jest to osoba, która gwarantuje pewien poziom sportowy dla całego klubu, więc to może takim tytułem troszeczkę przedstawienia, chociaż nie ukrywam, że nie jest to moment na przedstawianie ja trenera, bo trenera wszyscy znają. Jeżeli chodzi o może troszeczkę też tytułem wstępu, jeżeli chodzi o sytuację, która jest odnośnie funkcjonowania klubu i sytuacji sportowej, to ja ze swojej strony chciałbym tylko powiedzieć, że podzielimy tą wypowiedź troszeczkę na połowę. Powiem część ja, powiem część Piotrek Sportowy, który jest odpowiedzialny za pion sportowy. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to wiem, że dużo osób pyta, więc chciałbym na początku uciąć wszystkie spekulacje. Na ten moment klub nie zalega z żadnymi wypłatami nikomu. Wszystko, co jest płacone w klubie, jest płacone na bieżąco. Nie ma żadnych spraw związanych z sytuacjami, że gdzieś coś klub komuś zalega. Tutaj sytuacja jest wyprostowana w 100%. Jesteśmy wiarygodnym klubem, który płaci wszystko na bieżąco. Jeżeli chodzi o warunki do treningu, to uważam, że mamy najlepsze warunki do treningu w pierwszej lidze. Nie chcę tutaj mówić o stadionie, bo widzicie Państwo, jak wygląda nasz stadion. No, grał tutaj parę dni temu Raków Częstochowa i byli wszyscy zauroczeni tym miejscem. Mam nadzieję, że to pomoże w wynikach klubowi z Częstochowy, bo też trzymam ich kciuki za wszystkie polskie kluby, które grają w europejskich pucharach. To tak tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o sytuację sportową, poprosiłem troszeczkę o wypowiedź Piotra Polczaka. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Co do sytuacji sportowej, no nie ma co ukrywać, nie będę się powtarzał, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, natomiast jest to sytuacja do wyjścia. Razem tworzymy jedność jako Zagłębie Sosnowiec i uważam, że w kryzysowych sytuacjach powinniśmy się jednoczyć i być po prostu razem. U nas jest ta wiara w to, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć ten, powiedzmy to, kryzys. Zdecydowaliśmy się, już tu prezes Aleksander wspomniał, na zmianę szkoleniowca. Może powiem trochę o sytuacji kadrowej. Borykamy się z kilkoma kontuzjami, to jest nieuniknione w sporcie. Natomiast mamy dosyć szeroką kadrę, mamy dobrych zawodników, więc wierzę, że już od poniedziałku obierzemy jeden kierunek, zwycięstwo. Dziękuję, poproszę teraz trenera. Panie Gulliver, ja myślałem, że tu będzie inna muzyczka w telefonie. Ale jest tutaj, to ma być. Okej.
Słuchajcie, dzień dobry raz jeszcze i zanim zacznę swój wywód, mogę tak się wyrazić, to najpierw chciałbym zacząć od podziękowań. Najpierw od ludzi zarządzających klubem, którzy zaproponowali mi tutaj tą współpracę, wejścia z powrotem jakby do naszego, mojego klubu Zagłębie Sosnowiec i w tym momencie rozpocząć, mam nadzieję, tą naszą wspólną podróż, która będzie zwieńczona takimi wspólnymi sukcesami. Każdy z nas na pewno marzy o czymś więcej niż tylko walka o utrzymanie, bo w tych ostatnich sezonach faktycznie tak było z różnych powodów. Na ten moment oczywiście chciałbym zacząć od tego, żeby to Zagłębie nasze wróciło na tą ścieżkę zwycięstw, czy właściwie odnalazło tą ścieżkę tych zwycięstw i żeby to stało się jak najszybciej. Ale dziękuję prezesowi, dziękuję dyrektorowi za to, że zdecydowali się w tym momencie na propozycję dla mojej osoby. I oczywiście, gdy przyszła ta propozycja, to nie zastanawiałem się nawet sekundy, bo to była pierwsza propozycja od momentu, kiedy mnie w Zagłębiu Sosnowiec nie było. Ktoś wyliczył 7 lat, zleciało, ale oto jestem. I powiem wam szczerze, że dla mnie to jest naprawdę sprawa bardzo honorowa. Wiem, w jakim momencie i w jakiej sytuacji znajduje się drużyna. Nie zatrzeliśmy najlepiej tych zmagań ligowych. Na ten moment mamy tylko jeden punkt. Natomiast patrząc na tę ekipę, patrząc na tych zawodników i na papierze i teraz dotykając ich tak bezpośrednio w treningu, mam poczucie, że możemy z powodzeniem zdecydowanie więcej wycisnąć. Ale zanim dojdę jeszcze do tych spraw i też, żeby nie być chaotycznym tym wszystkim, bo też we mnie jest jeszcze sporo emocji, chciałbym podziękować społeczeństwu tutaj zagłębiowskiemu, bo też nie sądziłem, że to będzie taki odzew w momencie, gdy zostałem tutaj sprowadzony, zatrudniony. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Ja zresztą odczuwałem to wsparcie w każdym momencie, nawet nie pracując tutaj, przychodząc na mecze Zagłębia, czy gdy współpracowałem z Polsatem i mając okazję komentowania tych meczów, za każdym razem byłem tutaj dobrze traktowany, przyjmowany szerokimi ramionami, więc naprawdę z całego serca dziękuję i oczywiście liczę na to wsparcie. My oczywiście ze swojej strony wraz z drużyną obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby tą drogę naszą i wejście na tą drogę tych zwycięstw, żeby ona nam się otworzyła i żebyśmy ją odnaleźli po prostu jak najszybciej. Co jeszcze mógłbym tutaj dodać? Przyszedł derby, nie od razu Liga Mistrzów się pojawiła w Sosnowcu. Chciałoby się, tak się człowiek rozmarzył, bo miałem okazję być na tym meczu. Pięknie to wyglądało, ale też pięknie to wygląda również w momencie, gdy ten stadion jest wypełniony kibicami Zagłębia. Również liczymy na to, że każdy mecz będzie miał swoją historię, będzie niósł za sobą jakiś ładunek emocjonalny. I chcielibyśmy, żeby na każdym meczu było podobnie tutaj jak na Lidze Mistrzów, a może jeszcze za naszej kadencji, a może jeszcze za naszego życia doczekamy się, żeby Zagłębie również było na tym samym etapie, co w tym momencie Raków Częstochowa. Jeżeli coś pominąłem, to na pewno się za chwilę odniosę do pytań, ale dla mnie najważniejszym na ten czas zabranie głosu w tym pierwszym etapie to te serdeczne podziękowania, które ślę do społeczeństwa zagłębiowskiego. Dziękuję i za chwilę czekam na pytania. To dziękujemy za tę piękną przemowę. Dominik Jończy, bardzo proszę. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Na pewno zostało już dużo tu powiedziane. Zarówno zgadzam się ze słowami trenera, jak i pana dyrektora sportowego. Na pewno jest to dla nas trudny moment. Nie tak planowaliśmy początek tego sezonu. Nikt z nas nie zakładał, że sytuacja będzie wyglądać tak, jak aktualnie wygląda.
ale musimy patrzeć na to, co jest przed nami. Już nie ma co rozpamiętywać tego, co było. Skupiamy się na tym, co jest przed nami, a przed nami jest Odra Opole i na ten moment w 100% skupiamy się na tym, żeby w Opolu zagrać dobry mecz, zdecydowanie lepszy niż miało to miejsce dotychczas, ale przede wszystkim zapunktować za trzy, bo to jest nam teraz potrzebne. Na pewno, tak jak to trener powiedział, również tak uważam, że patrząc na nasz skład, nie tylko jak to się mówi na papier, na nazwiska, ale również na to, co widzę na treningu, no nie przyjmuję tego, że sytuacja, w jakiej się aktualnie znajdujemy, jest właśnie taka, bo uważam, że powinno być zdecydowanie odwrotnie, ale jeżeli my tego nie potwierdzimy na boisku, najpierw poprzez ciężką pracę na treningach, a później, żeby przełożyć to na mecz, no to same nazwiska, jak to się mówi, za same nazwiska punktów nam nie przyznają w tej lidze, bo jest ona bardzo ciężka, bardzo wymagająca i naprawdę do każdego meczu trzeba się przygotować na 100%, ale wierzę, że już od tego poniedziałkowego meczu z Odrą Opole przełamiemy ten impas, wejdziemy na tą ścieżkę zwycięską i przede wszystkim ten pierwszy mecz, te pierwsze trzy punkty zrzucą z nas może taką blokadę, przełamiemy te pierwsze lody i pójdziemy, jak to się mówi, za ciosem i złapiemy serię, bo uważam, że to jest nam potrzebne. Dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję. Zanim przejdziemy do pytań, mała informacja. Będą także pytania pod koniec konferencji, które prześlą nam kibice na czacie. Wybierzemy te najciekawsze. I druga sprawa. Zanim ktoś zada pytanie z dziennikarzy, bardzo proszę o przedstawienie się, skorzystanie z mikrofonu. Bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Ja mam do pana trenera dwa pytania. Pierwsze to jest takie, pan wie, że praca trenera, a tutaj u siebie to szczególnie, no to nie jest nerwowo łatwe zajęcie i pewnie oczekiwania są duże. Wydawało się, że ma pan spokojną robotę w takim Polsacie. Co pana przekonało, żeby wrócić, bo pan wie, o co chodzi tutaj, to nie będzie niespodzianka. A więc tak, najpierw korzystając z tego miejsca chciałbym podziękować telewizji Polsat za to, że umożliwili mi doświadczać tego typu pracy, bo to jest też mimo wszystko rozwojowe, bo to też w tych momentach człowiek przygotowując się do pracy analizuje przeciwnika, też uczy się przekazywać tych informacji postronnemu kibicowi. Ja też chciałem być bardzo obiektywny, bo bardzo też często komentowałem mecze Zagłębia, ale też chciałem profesjonalnie do tego podchodzić. Natomiast prawda jest taka, że ja kształcę się w kierunku pracy trenerskiej. Cały czas śledzę nowinki, cały czas uczestniczę w szkoleniach. Sam też jestem, byłem prelegentem w wielu przypadkach. Wielokrotnie byłem na stażach trenerskich i oczywiście w międzyczasie pojawiały się propozycje przejęcia różnych klubów. Z różnych przyczyn nie dochodziło do finalizacji. Natomiast w momencie, gdy odezwało się Zagłębie Sosnowiec, nie pozostało nic innego, tylko tą ofertę przyjąć. I ja sobie zdaję sprawę, jakie to jest obciążenie psychiczne, emocjonalne dla mnie. Ja naprawdę z jednej strony czułem niesamowitą satysfakcję, radość, ale to mieszało się właśnie z tą odpowiedzialnością, z tym napięciem, z takim stresem. Ale ja jestem przekonany, bo wiem, że będę pracował najlepiej, jak potrafię, wykorzystując to swoje dotychczasowe doświadczenie. Pewnie jeszcze mi wiele brakuje, ale też nie brakuje mi tej miłości do tego klubu i to może też determinować te moje działania. Myślę, że nie przysłoni mi to też właśnie tego profesjonalizmu. Nie zasłonię się też żadnymi emocjami, bo tutaj naprawdę trzeba mieć świeży umysł. Tutaj też szczerze, to ja sam tego nie zrobię.
I tutaj siedzący obok mnie prezes, dyrektor sportowy Dominik i cała drużyna, do tego jeszcze dochodzą ludzie, którzy pracują dla tego klubu, jak również o kibicach, o których tutaj absolutnie nie należy ich pomijać, tylko trzeba też głośno o tym mówić, bo to jest nasz 12 zawodnik i ja wierzę, że wszyscy razem zbierzemy się do kupy i jesteśmy w stanie małymi krokami, bo nikt nie powiedział, że to od razu się wydarzy, ale małymi krokami pchać ten klub do przodu, bo ja tutaj zaczynając, przepraszam, 7 lat temu, gdy kończyłem pracę, to była zupełnie inna rzeczywistość. Przyjeżdżając do pracy teraz, mogę powiedzieć, że jakby się za wiele nie zmieniło, natomiast teraz w tym miejscu, w którym się spotykamy, to już jest naprawdę Europa. Chciałbym, żebyśmy z tą drużyną też szli w tym kierunku i to, tak jak mówię, nie wydarzy się pewnie między śniadaniem a obiadem, ale myślę, że jeśli będziemy wszyscy tak pracowali, a ja będę robił wszystko, będę deptał te drogi do prezesa, do dyrektora, być może nawet i do prezydenta, jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze tam gdzieś wyżej, po to, żeby usprawniać pewne działania, które ja bym chciał, żeby były lepsze, ale już w dużej mierze tutaj i pan prezes, i dyrektor są w stanie mi tutaj dopomóc do tego, żeby ta drużyna funkcjonowała jak należy, a ja jestem też od tego, żeby ta drużyna funkcjonowała jak należy na boisku. Chcemy odnaleźć jakieś słabe punkty, słabe momenty. Czasami nam się zdarzają lepsze treningi, czasami gorsze, ale robimy bez przerwy też i analizy. Usprawniamy, mimo że tego czasu krótko, ale tyle, ile się da poprawić to, co możemy i zoptymalizować to w tym krótkim czasie, tak żeby w tym dla mnie najważniejszym meczu, bo już pierwszym tym z brzega, żeby już tutaj pokazać pewne działania, nad którymi pracowaliśmy w tym mikrocyklu. Dziękuję. Mamy kolejne pytania. Dzień dobry, Łukasz Maja, Zagłębie Sosnowiec, PL. Ja pozwolę sobie mówić na ty, bo znamy się trochę i byliśmy na ty, więc trochę sztucznie by wyglądał, jakbyśmy sobie teraz zaczęli mówić na pan. Oczywiście, jeśli nie masz nic przeciwko panu. Ja mam takie pierwsze pytanie. Jak przychodziłeś do Zagłębia 10 lat temu, gdy zostawałeś asystentem trenera Kmiecia, wtedy Zagłębie było na takiej drodze do góry. 2 sezony zakończone tam tuż za strefą awansu w drugiej lidze, potem był awans do pierwszej ligi, gdy razem z Robertem Stankiem prowadziłeś zespół, potem były pierwszy sezon z tobą, potem 2 kolejne, awans do ekstraklasy. Teraz gdzieś tak od mniej więcej 4 lat od spadku z ekstraklasy Zagłębie jest w takiej, no powiedzieć, może nie na drodze w dół, ale w takim marazmie gdzieś, to nic się tutaj sportowo nie pnie, nie układa, nie pnie do góry. Jak z zewnątrz oceniasz tę sytuację i jaki masz plan, gdyby to zmienić? Żeby znowu było tak jak ze twojej pierwszej kadencji, że był początek tej drogi do góry. W ogóle dziękuję za te pytania i za to poprzednie i za to obecne, bo one są naprawdę bardzo też ciekawe. Też ja się poznaję sam siebie teraz przy odpowiedzi przy tych pytaniach, bo to trudno też do nich się w jakiś sposób przygotować. Z jednej strony tak intuicyjnie odpowiadam, ale z drugiej strony no też pewne przygotowanie i doświadczenie, które zebrałem w tym ostatnim okresie. Oczywiście sam sobie zadawałem pytania w ostatnim czasie, dlaczego tak się dzieje. Rozmawiając nawet z dyrektorem sportowym, przyjeżdżając tutaj na stadion, jak to się mogło stać, że tylu trenerów po drodze gdzieś w ostatnim czasie nie udawało im się tutaj wejść właśnie na tą ścieżkę. I nie powiem, jakie mam jeszcze obserwacje, bo jestem jakby za krótko w środku, więc tutaj trudno o jakieś wnioski. Natomiast też jestem już i po rozmowach chociażby z radą drużyny, też pytałem ich o usprawnienia pewnych działań, bo tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest wszystko do procesu treningowego, jeśli chodzi o to, co trener wymaga. Są pewne deficyty, które będziemy chcieli usprawnić. W dalszym ciągu będę się przypatrywał temu, w dalszym ciągu, jeżeli coś będzie mnie frapowało, to będę tutaj dyskutował właśnie z prezesem, z dyrektorem sportowym na temat tego, żeby takie sytuacje się nie powtarzały.
Wierzę w to, że wspólnie właśnie będziemy tutaj pchali ten wózek do przodu, żeby ten klub z każdym dniem, z każdym sezonem zawsze te promil, ten procent był do przodu. No w tym momencie nie jest ta sytuacja faktycznie najlepsza. Mamy powiedzmy sytuację kryzysową, ale ja też wierzę, że kryzys zawsze może przynieść coś dobrego. Jeżeli będziemy mieli takie odpowiednie nastawienie do tego, żeby szukać rozwiązań, a nie szukać tylko i wyłącznie problemów, skupić się na tym, nad czym możemy się skupić, na czym możemy się pochylić, to wyjdziemy z tego zakrętu, jestem przekonany, właśnie w momencie, gdy będziemy szukali tych rozwiązań. Czekamy na kolejne pytania. Dzień dobry, Andrzej Wydrychiewicz, Gazeta Mesowa, Zagłębie Golu. Ja mam dwa takie króciutkie pytania. Pierwsze to, jak przyjęła ciebie drużyna, bo to jest też bardzo ważne. Zmienia się trener, przychodzi nowy, zespół zawsze wyraża swoją niejakąś zachowaniem, swoją opinię o zmianie, która nastąpiła. Drugie pytanie, jak widzisz pracę z obecnym sztabem szkoleniowym, czy z trenerem Malinowskim znajdziecie wspólny język? To jest też dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Natomiast to zacznę od końca, od sztabu szkoleniowego. Będąc na rozmowie odnośnie naszej współpracy z prezesem i z dyrektorem, padła propozycja, żeby ten obecny sztab został tutaj wraz ze mną. I powiem szczerze, że jak najbardziej zdecydowałem się na to, ale to też miało swoje powody. Po pierwsze, obecnie jakby nie mam ze sobą ludzi związanych z moją dotychczasową pracą, bo jednemu swojemu asystentowi też pomogłem w jakiś sposób, żeby pracował w klubie Raków Częstochowa. Z kolei drugi asystent, z którym chciałem z kolei ja współpracować, wywodzący się z naszego regionu zagłębiowskiego, podjął pracę wcześniej w innym klubie, więc to się po prostu w czasie nie zgrało. Natomiast jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, no to uważam, że po pierwsze też należałoby dać szansę w dalszym ciągu tym ludziom, bo przypomnę, ja też śledziłem te mecze na rundę wiosenną, gdy oni obejmowali stery po trenerze Dudku, to powiem szczerze, że w tym momencie jakby przyszła propozycja do mnie na te ostatnie mecze i w tak trudnym terminarzu, to miałbym wątpliwości. Natomiast oni unieśli ten ciężar, przypominam te mecze wygrane czy z GKS-em Katowice, Ruchem Chorzów, z Wisłą Kraków, więc naprawdę szacunek dzięki nim też w tamtym okresie i oczywiście i pracy drużyny, to też trzeba podkreślić, utrzymali się w szeregach pierwszej ligi. Jeśli chodzi o trenera Malinowskiego, przede wszystkim chcę wykorzystać jego doświadczenie, bo tyle meczów na poziomie ekstraklasy, no to naprawdę ze świecą szukać zawodników, którzy w tym momencie pracują jako trenerzy i można też powiedzieć, że to jest trener, który zbiera szlify na dobrą sprawę, ale właśnie ja oczekuję też tego doświadczenia jakby z szatni, a poza tym jak dobrze znacie trenera Malinowskiego, to widzicie też, że to jest dobry człowiek, a ja na to bardzo zwracam uwagę, na tego typu wartości. Kolejnym asystentem jest tutaj Damian Nowak, który też już tego doświadczenia nabrał, będąc tutaj przy kolejnych trenerach, więc też tutaj bardzo liczę na jego wsparcie. I jeszcze dodatkowym trenerem przygotowania motorycznego Marcin Nawrat, z którym też zdecydowałem się w dalszym ciągu współpracować. Też potrzeba mi było jego danych, też potrzeba mi było tych kwestii do zrealizowania chociażby w najbliższym czasie. Poza tym
to nie był też czas na to, żeby przychodzić z nowym sztabem. Właśnie chociażby dlatego ci ludzie potrzebni mi są, żeby jak najszybciej zdiagnozować, co można tutaj poprawić w tej drużynie, żebyśmy mieli nieco więcej punktów na starcie niż do tej pory. Myślę, że tak w pełni wypowiedziałem się na temat sztabu. Oczywiście to jest jakby wszystko na ten moment. Ja mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie trwała dłużej. Z kolei jeśli chodzi o to, jak przyjęła mnie drużyna, to pewnie najbardziej odpowiednią osobą będzie tutaj Dominik, czyli zawodnik. Za chwilę mu oddam mikrofon. Natomiast sam chciałem powiedzieć, jakie było jakby moje wejście, bo przede wszystkim poprzez ten proces treningowy, już będąc na treningu, też mogłem już doświadczyć pewnych ich nawyków, zachowań, ale dla mnie najważniejsze to były takie trzy punkty, które im przedstawiłem, czego bym oczekiwał od nich jako drużyny. I dla mnie pierwszym takim punktem to była zdrowa szatnia, to były odpowiednie relacje, odpowiednia komunikacja. Po prostu to ma być jedność, to ma być drużyna i patrząc na nich naprawdę wygląda to obiecująco. Ja tam nie widzę absolutnie żadnych podziałów, rozmawiając z nimi indywidualnie, rozmawiając z nimi też grupowo. Widzę, że potrzebują po prostu wskazania im odpowiednich kierunków. Drugim punktem do zrealizowania to już bardziej sprawy takich kompetencji twardych i tutaj bardziej chodziło mi o taką intensywność w grze. Chodziło mi o te momenty, gdy ta intensywność jak najbardziej jest tutaj oczekiwana i wskazana. Są to momenty odnośnie reakcji na straty. To są momenty odnośnie szybkiego wyjścia na pozycję. Są to momenty wyjścia do ataku szybkiego. Są to momenty odbudowy ustawienia i na to jak najbardziej będę zwracał uwagę w tym procesie treningowym. I trzecim takim punktem do zrealizowania to są pola karne. To są, tam się odbywają najważniejsze rzeczy. Według mojej też takiej filozofii też wielu trenerów idzie w tym kierunku i ja też jakby to wyznaję. A więc pole karne przeciwnika, tam chcemy znajdować się jak najczęściej, tam chcemy kreować tych sytuacji jak najwięcej, w jaki sposób to drużyna się już jakby dowiedziała. Nie chcemy tutaj z świadomych przyczyn tego zdradzać. Natomiast też ważną rzeczą jest też nasze pole karne i tutaj też obrona tego pola karnego jest kluczem i w tym kierunku na ten moment będziemy kierowali nasz proces treningowy. Do tego oczywiście idąc od ogółu do szczegółu w tym procesie treningowym będziemy systematycznie usprawniać nasze działania. A teraz oddaję głos Dominikowi. Jeżeli chodzi o to, jak szatnia przyjęła trenera, to w moim odczuciu przyjęła bardzo pozytywnie. Na pewno każdy zdaje sobie sprawę, że trener przyszedł do naszej drużyny, żeby nam pomóc, żeby nam nakreślić jakąś drogę, swoją wizję i teraz tak naprawdę najwięcej zależy od nas. Im szybciej my pojmiemy tą wizję, ten pomysł trenera, im szybciej będziemy go realizować w treningu, a później w meczu, to daj Boże przyniesie to pozytywne skutki, że będziemy punktować i będziemy odnosić zwycięstwa. Na pewno potrzebujemy też trochę czasu, żeby trener poznał nas, żebyśmy my poznali trenera, bo wiadomo, że taki proces nie odbywa się w ciągu 2 czy 3 dni, ale na pewno jeżeli chodzi o te pierwsze dni, trener nakreślił nam takie podstawowe swoje wymagania, podstawowe zasady, które mają funkcjonować czy to w życiu szatni, czy to na treningu, czy na boisku, jeżeli chodzi o sprawy taktyczne. I tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko teraz jest w naszych głowach, w naszych nogach, żebyśmy jak najszybciej to wyswoili, żebyśmy, tak jak trener powiedział, byli drużyną i dzięki temu będziemy mogli po prostu iść do przodu. Dziękuję, to miło. Jest to taka pierwszy feedback. Ewa Dukała, administrator grupy Kocham Zagłębie Sosnowiec. Tutaj przede wszystkim do trenera. Przede wszystkim kibice bardzo panu dziękują za powrót.
i pytają, czy w klubie widać, że kibicom, znaczy, że piłkarzom zależy na grze u nas, ponieważ na Podbeskidziu wykazali brak woli walki. No to zaczęło się. Trudne pytanie, natomiast powiem szczerze, że nie chcę jakby do tego wracać, co jest za mną, no co jakby nie mam wpływu. Ja mam wpływ na to, jak drużyna zareaguje na tą porażkę w Bielsku. Ja mam wpływ na to, jak przygotować drużynę do następnej rywalizacji. Ja jestem przekonany i wierzę w tych zawodników. I patrząc na nich, i przed chwilą o tym powiedziałem, że to jest drużyna, która jest chłonna wiedzy, drużyna, która oczekuje tutaj odpowiednich kierunków, żeby wiedzieli, w którą stronę działać, w poszczególnych fazach gry, w jaki sposób reagować na poszczególne sytuacje w meczu, czy to te trudne, żeby każdy miał tą świadomość taktyczną, ale myślę, że mają też przede wszystkim świadomość, opisując już chociażby kontrakt w klubie Zagłębie Sosnowiec. Zdałem sobie sprawę, jakie tutaj są wymagania w tym klubie, jakie są przede wszystkim oczekiwania i po prostu będziemy starali się wspólnie sprostać tym oczekiwaniom i chcielibyśmy, żeby to przyszło jak najszybciej. Dziękuję. Łukasz Maj, raz jeszcze strona nieoficjalna Zagłębia. Może dwa pytania od razu. Pierwsze pytanie. Podpisałeś kontrakt do końca tego sezonu z opcją przedłużenia. Czy to był twój wymóg, że chciałeś tylko do końca sezonu, czy to prezes uznał, że i tak nie ma sensu podpisywać z trenerem dłuższego kontraktu, bo tutaj i tak nikt tyle nie wytrzyma? A drugie pytanie, znaczy jeszcze w związku z tym, jaka jest ta opcja przedłużenia? Co się musi stać, żeby ta opcja została wdrożona w WUCie? A i od razu zadam drugie pytanie. No, na pewno nie unikniesz porównań z tą drużyną sprzed 7 lat, z którą doszedłeś do finału Pucharu Polski. I jak tak porównuję ten zespół z tamtym, to odnoszę wrażenie, że w tym zespole, który teraz jest, brakuje gdzieś w środku pola takiego lidera, jak wtedy był Sebastian Dudek. Czy masz takie przemyślenia, że też uważasz, że kogoś takiego potrzeba w tej drużynie? Dziękuję. Od czego tu zacząć? Było tak słodko, ale postaram się tak odpowiedzieć, jak tylko będę potrafił. Niektóre sprawy kontraktowe wymagają ciszy, tajemnicy po prostu, to być może do tego odniesie się pan prezes. Natomiast ja sobie bardzo cenię to, co ostatnio osiągnąłem też jako trener, bo to też oczywiście, jak będę się porównywał do trenera Tułacza, który tyle lat pracuje z Puszczą Niepołomice z ogromnymi sukcesami. Jakbym się porównywał chociażby do trenera Guraka, który również wiele lat w GKS-ie Katowice też z sukcesami, no to mój dorobek jest skromny, ale 2 lata ponad Bełchatowie, 2 lata około w GKS-ie Tychy, więc ja sobie cenię to, że nie byłem jakby zwalniany nieco wcześniej, to znaczy, że jednak ta praca się broniła i wierzę w to, że tutaj nie będziemy wspólnie pracowali rok, tylko ten okres będzie zdecydowanie dłuższy i dłuższy niż 2 lata. Ja zdecydowałem się podpisać taki kontrakt 1+1, bo wierzę w swoją pracę, ale wierzę też w ten zespół, że ten kontrakt zostanie automatycznie przedłużony po spełnieniu właśnie jednego z tych punktów. Za chwilę prezes być może o nim powie. Natomiast jeszcze raz powiem, że z takim pełnym przekonaniem podpisałem jakby ten kontrakt, bo nie boję się tego wyzwania, bo ja wiem, że mam tutaj ludzi za sobą, że mi w tym pomożecie wszyscy jako społeczność i jako piłkarze. Zresztą my wszyscy chcemy zajmować te wyższe miejsca w tabeli i będziemy po prostu dzień po dniu do tego dążyli. Jeszcze ja miałem odpowiedzieć, jeśli chodzi o lidera. Tak, ja cały czas przyglądam się temu zespołowi, cały czas mówimy też o komunikacji, mówimy tutaj, że są liderzy urodzeni, są liderzy namaszczeni.
Na pewno taki zawodnik byłby tutaj mile widziany, natomiast na ten moment ja też liczę na drużynę, też rozmawiając z zawodnikami w trakcie tego krótkiego dla mnie jeszcze mikrocyklu, odnośnie tego, czego od nich oczekuję. I nie wymagam od tego, żeby ryba wspinała się po drzewie, tylko wyciągnąć z nich jak największy potencjał, bo oni mają. Ja też potrzebuję, żeby się oni otworzyli. Potrzebuję, żeby oni wyrażali siebie na tym boisku. Na ten moment trudno tutaj mówić o pewności siebie w momencie, gdy po 5 meczach mamy jeden punkt, ale doprowadzimy do tego, że dojdzie do tej sytuacji, że faktycznie będą wyrażali siebie, że będą podbiegać do was, do trybun, że będą wymachiwać gestami radości. Będziemy cały czas nad tym pracowali. Ja troszeczkę uzupełnię wypowiedź trenera. Jeżeli chodzi o kontrakt, no to tak jak Państwo wszyscy pewnie wiecie, jest to opcja rok z opcją przedłużenia, kolejny rok, gdzie tutaj, jak trener już wspomniał, jest to opcja przedłużenia z automatu po spełnieniu określonego celu sportowego. Nie chcę teraz mówić, jaki to jest cel, bo nie ukrywam, że nie chcę wybierać niepotrzebnej presji na trenerze, tylko powiem tylko jedno, że nie jest to awans do ekstraklasy, żeby też nie budować niepotrzebnie atmosfery, czy próbować balonika. Chcemy wspólnie, spokojnie pracować. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja też jeszcze dodam jedną rzecz. No, my jako zarząd i cały pion sportowy cały czas wierzymy w tych zawodników, którzy do nas przyszli, bo nie ukrywam, że pod każdym zawodnikiem, który siedzi w tej szatni, podpisałem się ja, podpisał się trener Malinowski, podpisał się dyrektor sportowy Polczak. My w tych ludzi wierzymy i też mamy świadomość, że początek sezonu był słaby, ale powtórzę jeszcze raz, my wierzymy w tą szatnię i wierzymy, że ten zespół potrafi grać w piłkę. Dziękuję. Ja też dziękuję. Rozumiem, że tura pytań od dziennikarzy jeszcze nie jest zakończona. Jacek Syroka, Dziennik Zawodni. Witam serdecznie. Pytanie i do trenera, i do kierownictwa klubu, czy jednak w tych ostatnich dniach okienka transferowego może być jakiś transfer last minute i ktoś za głębię może wzmocnić. Dziękuję. Znaczy, na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zmian, że tak powiem, transferów przychodzących do klubu. Zadawala na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Czyli kończymy pytania od dziennikarzy. Teraz czas na pytania zadane przez kibiców na czacie. Piotr Porecki, proszę. Raz znowu Monika. Tak, oczywiście. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania z sali, to oczywiście przekażę mikrofon. Natomiast częstą kwestią, która pojawiała się na czacie, jest pytanie do pana prezesa. Czy w ostatnich miesiącach pojawiały się propozycje przejęcia klubu w opcji 51% udziałów i czy w ogóle jest w chwili obecnej temat przejęcia klubu przez prywatnego inwestora? Temat żyje. Nie ukrywam, że tak zarząd klubu, jak i właściciel, czyli miasto, toczy pewne rozmowy. Nie chcę mówić o szczegółach, bo nie do końca wiem, na jakim etapie są rozmowy na poziomie właścicielskim. To jest pytanie do właściciela klubu. Nie ukrywam, że było kilka podmiotów, które były zainteresowane i pewnie jeszcze dalej są przejęciem klubu piłkarskiego. Również pytanie do pana prezesa pojawiało się dwukrotnie, dotyczące tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w kontekście Nikodema Zielonki i jego archiwalnych wpisów na mediach społecznościowych. Czy klub wobec niego wyciągnie jakieś konsekwencje i w ogóle jak na to zareagował? Znaczy, znamy te wpisy też. Nie wiem, czy to jest pytanie do mnie, bo to też myślę bardziej do trenera, bo ja nie jestem osobą bezpośrednio od karania czy wyciągania konsekwencji w stosunku do piłkarzy, którzy siedzą w szatni. Nie chcę tego robić. Odpowiednią osobą w tym temacie jest trener. Ja uważam, że zarząd klubu czy dyrektor sportowy powinien reagować w sytuacjach, że tak powiem, ostatecznych. Więc tu poproszę o
opinię trenera, bo ja nie ukrywam, że temat znam, trener też zna temat. Też jest to chłopak jeszcze młody. Wiem, że ma dziewczynę tutaj, która mieszka w Sosnowcu, mama mieszka w Sosnowcu, więc to też jest jakiś, że tak powiem, element całej tej układanki, pewnie, o której kibice jeszcze nie wiedzą. No dobrze, no to wezmę to na klatę. Natomiast gdy Nikodem Zielonka się tutaj pojawił, mnie nie było. Natomiast ja z tym tematem zetknąłem się na dobrą sprawę wczoraj. Doszły do mnie wieści, że faktycznie tak się stało. Myślałem, że mimo wszystko gdzieś temat już został zamknięty, bo ja sobie pozwoliłem zaprosić Nikodema do siebie. To jest jeszcze młody człowiek, zacząłem z nim dyskutować na ten temat. Ja myślałem, że to jest też sprawa świeża, że to całkiem jak niedawno się wydarzyło, ale okazuje się, że to był faktycznie wpis sprzed kilku lat. Ja wytłumaczę może najpierw tego chłopaka, bo ja też byłem młodym synkiem, ja też robiłem różne głupstwa w życiu, na szczęście bez jakichś większych konsekwencji, natomiast ten chłopak no w którymś momencie popełnia błąd. Dobrze wiemy, jak działają media społecznościowe i tutaj trzeba tych młodych ludzi już uświadamiać na samym początku swojej drogi, bo takie niefortunne zdarzenie będzie się ciągnęło za nim latami. Wiem, że wyjaśnił sobie tą sprawę z kibicami Zagłębia, którzy odnieśli się do tego w swój sposób. On, z tego co wiem, przeprosił za to zachowanie, za ten wpis. Ten wpis też był spowodowany tym, że był sfrustrowany, jak został potraktowany jako zawodnik, zdaje się, wtedy rozwoju Katowice, grając staje się z Czarnymi Sosnowiec. Więc ta frustracja w nim narastała w związku z tą krzywdą, która się tam wydarzyła. Już teraz też nie do końca wiem, czy to miało związek z sędziowaniem, czy być może też złym traktowaniem przez zawodników drużyny przeciwnej. W każdym razie naganne zachowanie, w każdym razie zachowanie, które nie powinno się wydarzyć. Od tego momentu wziął to do siebie. Z tego, co się orientuję, mu się to więcej już nie przytrafiło. Natomiast no, ciekawostką jest też fakt, o którym już tutaj wspomniał prezes, że jego mama pochodzi z Sosnowca. Być może dostał po uszach od mamy. Dodatkowo jeszcze ma dziewczynę, która jest Sosnowca, więc ciągnie go tutaj. Myślę, że poprosił, to jest jedna rzecz i teraz też będzie miał tutaj sporo do potwierdzenia czy udowodnienia, że za tymi przeprosinami również pójdą syny i będzie chciał tutaj kibicom i mi przede wszystkim trenerowi pokazać, że ten aspekt sportowy spowoduje, że będzie jeszcze ciężej pracował. Jeszcze jedno pytanie, tak żeby wszystkich tutaj zaktywizować. Pytanie do Dominika od czatu. Czy da się w ogóle wy jako zawodnicy upatrzeć jakąś przyczynę słabszych wyników w ostatnich meczach i jakie są w tym momencie morale drużyny, chociaż z tego co wiem, to już wcześniej na ten temat wspomniałeś. Na pewno po pierwsze, po to też jest z nami trener Artur, tak jak wcześniej wspominałem, żeby właśnie też ze strony swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy spojrzał na to, gdzie właśnie ten problem leży, bo w moim odczuciu, gdybyśmy wiedzieli, gdzie ten problem leży, to już dawno byśmy sobie z nim poradzili, a jak widać po naszych wynikach i po naszej grze, my chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, gdzie do końca ten problem leży. I tutaj właśnie jest rola trenera, który chce nam pomóc. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli my pójdziemy w tym samym kierunku, będziemy przede wszystkim drużyną, to te wyniki przyjdą, bo ja jestem o to spokojny, bo tak jak tu trener mówił, czy tak jak dyrektor sportowy mówił, w tej drużynie jest bardzo duża jakość, tylko to nie wystarczy tylko o tym mówić, tylko to trzeba przede wszystkim pokazać na boisku. Ale w obecnej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy byli drużyną, żebyśmy byli jednością.
Nie, żeby jeden chodził, nagadywał na drugiego, a żeby tworzyły się grupki, tylko tu jest teraz potrzebna jedność. Obojętnie, czy ktoś gra w pierwszym składzie, siedzi na ławce, jest na trybunach. Wszyscy razem musimy pchać ten wózek w jednym kierunku, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, wygrać ten pierwszy mecz, bo uważam, że to jest kluczowe. Żeby wygrać ten pierwszy mecz i to spowoduje, że gdzieś ta fala optymizmu też się wleje do szatni, bo tak jak trener powiedział, główną atmosferę robi wynik. I taka jest prawda. Dlatego, tak jak wcześniej wspominałem, najważniejsze to przełamać te lody, wygrać ten pierwszy mecz. Jestem przekonany, że dalsze zwycięstwa będą tylko kwestią czasu, bo mamy zbyt dużą jakość, żeby być na tym miejscu w tabeli, na którym jesteśmy. Ostatnie pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, chcielibyśmy też jako kibice zapytać, sprowadzamy takiego zielonkę, dlaczego nie pozwolimy tutaj ograć się naszym piłkarzom z akademii? Wiem, jakie są przepisy w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, czy w drugiej, że musi, jest wymagany, wymagana gra jednego młodzieżowca. Uważaliśmy wspólnie gdzieś tam w pionie sportowym, że akurat ta pozycja i młodzieżowiec jest potrzebny do zwiększenia rywalizacji wśród młodych chłopaków, bo nie może być tak, że ktoś po prostu jest z naszej akademii, czy po prostu z tego rejonu i będzie miał za darmo miejsce w składzie. Więc uznaliśmy, że muszą konkurować i muszą czuć się, można to tak w cudzysłowie powiedzieć, być pod prądem, tak, żeby każdy wiedział, że musi sobie powalczyć o ten skład. Bardzo dziękuję za zadane pytania, za odpowiedzi trafne, ale mamy jeszcze trenera Artura Derwina, który chciałby spuentować całą konferencję. Może nie tyle co spuentować, ale właśnie dopełnienie wypowiedzi dyrektora Polczaka, bo ja jestem wychowankiem tego klubu. W pewnym okresie, gdy była bieda w tym klubie, gdy postawiono na wychowanku, faktycznie w tym momencie ciągnęliśmy wózek, ale im wyższy poziom tych wychowanków było coraz mniej. Po prostu gdzieś też to odczuwam, brakowało nam w pewnym momencie po prostu jakości piłkarskiej. Musieliśmy być wspomagani, żebyśmy mogli podnosić poziom, musieliśmy być wspomagani zawodnikami, którzy ten określony poziom już mają. I biorąc też to pod uwagę, ja oczywiście jako szkoleniowiec tej drużyny chciałbym z całego serca, żeby w tej drużynie grała jak największa grupa wychowanków. Ale też trzeba właśnie mieć tą świadomość, że to też nie jest prosta sprawa. Oczywiście jak to tylko będzie możliwe, zawsze tego wychowanka prościej wprowadza się w momencie, gdy albo jest niesamowicie utalentowany, albo gdy drużynie po prostu piłkarsko idzie. I wtedy w tym momencie ten chłopak też jest w stanie podciągnąć się swoimi umiejętnościami nieco wyżej, starać się dorównywać tym zawodnikom. Natomiast w tej sytuacji, w której my się znajdujemy, mamy też oczywiście tych naszych chłopaków, których będziemy korzystali również w najbliższej przyszłości. Ja bym chciał pewnie ich więcej, ale pozwólcie, że będę się temu też przyglądał. Ja to będę miał na uwadze. Będę miał na uwadze tą akademię i jeżeli to będzie tylko możliwe. Jeżeli ci chłopcy będą dawali sygnały, to oni będą pierwszymi, którzy się znajdą w tej drużynie. Natomiast ja też nie mogę, serce mi się kraje, jeżeli drużyna liczy 20 kilka osób w kadrze, i będąc, uczestnicząc w tym procesie treningowym, ci młodzi zawodnicy są w tym momencie w treningu tak zwanym indywidualnym, bo 20 zawodników trenuje w jakimś układzie taktycznym i kilku trzeba odstawić na bok do treningu indywidualnego. Nie, oczywiście nie zostawiamy ich samych, natomiast to też nie jest dla nich żaden rozwój. Dlatego też dla nich przede wszystkim łapanie pewności siebie w swoich drużynach, przede wszystkim dawanie sygnałów, pokaz tych swoich umiejętności
które zauważy trener pierwszej drużyny, czy ktoś oddelegowany, bo ja też zamierzam bywać na meczach drugiej drużyny i na podstawie też rozmowy z trenerem drugiej drużyny tych zawodników dobierać, ale nie na zasadzie, że oni będą w treningu indywidualnym, że oni będą tylko i wyłącznie przebywali z zawodnikami z pierwszej drużyny, ale żeby uczestniczyli w procesie treningowym jako pełnoprawni zawodnicy i wówczas wtedy trzymamy, nie powiem, że gotowy produkt, ale takiego zawodnika, który za chwilę będzie dawał tą jakość drużynie, będzie też gwarantował rozwój dla siebie i co za tym pójdzie, też chęć porównania jemu tym pozostałym zawodnikom z Akademii, bo ja wiem, jak było w moim przypadku, gdy moi koledzy już przechodzili do pierwszej drużyny i ja zobaczyłem, że tak można, ja też bardzo chciałem i tak faktycznie się stało. I oczywiście każdemu z tych młodych chłopaków życzę, żeby tą swoją pracę potwierdził, udowodnił, żeby za chwilę znalazł się w pierwszej drużynie Zagłębia Sosnowiec i ja naprawdę obiecuję, że będę się temu przyglądał i być może za jakiś czas, jak się tutaj spotkamy, to powiem wam, jak ta sytuacja wygląda. Chciałbym być czarodziejem, być może chociaż lekarzem, żeby znaleźć na to receptę, ale poprzez właśnie tą diagnozę, poprzez rozmowy, poprzez obserwacje będę dociekał tego, dlaczego jest taki stan rzeczy i oczywiście wspólnie będziemy tutaj dochodzić do pewnych wniosków. Jeszcze jedno pytanie z czatu, o którym wcześniej nie wspomniałem. Pytanie do pana prezesa, co spowodowało, jaki był właściwie powód odejścia ze sztabu szkoleniowego fizjoterapeuty Krzysztofa Wdowika? Sprawy osobiste. Nie ukrywamy, że Krzysiu ma trójkę małych dzieci, a praca w klubie piłkarskim polega na tym, że niestety wszystkie weekendy są w pracy i niestety Krzysiu zdecydował tak, że chce poświęcić trochę czasu więcej dla swojej rodziny. Rozumiem, że nie mamy już więcej pytań. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Spotykamy się w tym samym składzie na meczu z Lechią Gdańsk na Arcelorze. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam ewentualnie do rozmów kuluarowych, do wywiadów na ściance reklamowej. Jeśli ktoś ma niedosyt, bardzo proszę. Dziękuję bardzo jeszcze raz.